Drugi dzień Dni Barcian to także znakomita zabawa. Mieszkańcy pokazali, że potrafią się bawić. Zaczęło się od zabaw dla najmłodszych. Następnie w Amfiteatrze Barciańskim zabrzmiała muzyka. Dzisiaj będzie, zaczynamy zabawą dla dzieci, następnie mamy zespół Scalars, potem dla młodzieży zespół Popłan i gwiazda wieczoru wyczekiwana, zespół Weekend i zabawa do godziny również drugiej z DJ-em w tym roku, DJ Raf po raz kolejny zabawił u nas w Barcianach, także na pewno jest w czym wybierać, będzie się przy czym bawić, także zachęcam i zapraszam do korzystania z naszej oferty. Zmiana buzia, oczu blask, wow, dla ciebie chciałbym być. I wszyscy szminki twoje już ciągle jeszcze pamiętam, jak koszuliśmy grały i został po niej ślad. Szminki twoje już będzie mi przypomina ile gdy przy mnie byłaś przez ten krótki czas. Szminki twoje już ciągle jeszcze pamiętam, jak koszuliśmy grały i został po niej ślad. Szminki twoje już będzie mi przypomina ile gdy przy mnie byłaś przez ten krótki czas. Pracujemy na to, że tak powiem, cały rok. To nie jest impreza, którą się zaczyna tydzień przed. To jest, żeby te zespoły zgrać, żeby można było dopasować różnorodność. To już jest praca jednoroczna, że tak powiem. Zaczynamy praktycznie po zakończeniu Dni Barcian. Już szukamy nowych zespołów, planujemy, kombinujemy. Także nasza ciągła, cały czas bieżąca praca, intensywna nad planowaniem, żeby te Dni Barcian były ciekawe, co roku interesujące i podnoszące poprzeczkę. Raz jeden, siemano, dzień dobry! Tak jest! Wszystkie ręce w powietrze! Raz jeden, jeśli nie wiesz dokąd masz iść, chodź tu ze mną. Jeśli nie wiesz jak dalej żyć, chodź tu ze mną. Otwórzą cię dziadkę z taksji, chodź tu ze mną. Razem odnajdziemy cel, wiesz. Jeśli nie wiesz dokąd masz iść, chodź tu ze mną. Jeśli nie wiesz jak dalej żyć, chodź tu ze mną. Otwórz oczy, czas przestać żyć, chodź tu ze mną. Razem odnajdziemy cel, wiesz. Na pewno więcej DJ-a byśmy jeszcze poprosili na scenie. Ale przede wszystkim siemano, dzień dobry. Jak się czujemy, ekipa? Widzę się dobrze, tutaj twarze wymieniły. Są nasi ludzie z nami dzisiaj? Barciany! Jesteście tutaj czy nie? Barciany! Jeśli nie wiesz dokąd masz iść, chodź tu ze mną. Jeśli nie wiesz jak dalej żyć, chodź tu ze mną. Otwórz oczy, czas przestać żyć. Wszyscy. Chodź tu ze mną. Wszyscy! Chodź tu ze mną! 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 Dawaj to robcie, o! Jest nami DJ Hopin, zróbcie na jego wielki hałas! Załoga! Wasza energia jest naszą energią! Tak jest! Kto idzie z nami, jest? Ja! Jeśli nie wiesz dokąd masz iść, chodź tu ze mną. Jeśli nie wiesz jak dalej żyć, chodź tu ze mną. Otwórz oczy, czas przestać i razem odnajdziemy cel. Głośniej! Jeśli nie wiesz dokąd masz iść, jeśli nie wiesz jak dalej żyć, otwórz oczy, czas przestać i razem odnajdziemy cel. Wiesz, o, masz pasję, tylko przestań ją żyć. Pasja doprowadzi cię jak Ariany żyć. Oto równowaga między mieć a być. Życie to uczyni na co dzień miałby żyć. Bo w tej chwili będziesz jak kula dum-dum. Postaw wartości większe niż pieniędzy szum. Bo twój brak żyła, a po to nami wróg. Chodź tak, nie rozwojemy twój mąk. Idziemy w górę, znóż tych chaos i pod górę. Jeśli chcesz więcej prawdy, to stań z nami bólem. Tutaj jest
jak jest. Świat napędza koniunkturę, a ty wiesz, to chcesz. Oni mówią, bój się jak góra, nie trzeba to. Dobry kraj wymyka się tym schematom. Nie ma co czekać dżungli, zawsze wod jak predator. Przecinam język tak jak sekator. Hajdem jest pieniędzy, które chciałbym zakuć pozę i senator. Jeśli nie wiesz dokąd masz iść, chodź tu ze mną. Jeśli nie wiesz jak dalej żyć, chodź tu ze mną. Otwórz oczy, czas przestać dziś. Razem odnajdziemy cel. Głoś się! Jeśli nie wiesz dokąd masz iść, jeśli nie wiesz jak dalej żyć, otwórz oczy, czas przestać dziś. Razem odnajdziemy cel. Gwiazdą wieczoru był zespół Weekend, który zgromadził dosłownie tłumy. Barciany przeżyły prawdziwe oblężenie. Szukałem cię na całym świecie, myślałem nie ma cię na tej planecie, a jednak jesty zdarzył się tu, życie od nowa, słońce za chmur. Codziennie mówię twoje imię, a kiedy dzień się budzi, jesteś przy mnie. O ciebie mogę z każdym się bić, nigdy nie znajdę takiej jak ty. To wiem, że jesteś i będziesz na zawsze. Gdy ciebie widzę, gdy na ciebie patrzę, to wiem, że jesteś i będziesz na zawsze. Robisz jakiś hałas? Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Ja jestem Ewa, miło mi. Ja jestem Radek, też również mi miło. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się porozmawiać. Jesteśmy tuż przed twoim koncertem. Pierwszy raz jesteś w Barcianach. Z koncertem tak, jesteśmy tu po raz pierwszy, ale to w ogóle jest taka droga przelotowa, gdzie często tutaj jesteśmy, no okolice tutaj ogrywamy, w Korszach często jesteśmy, no na gminie jakoś w dyskotece, także ten rejon jest dla nas, nie jest to obcy może tak. A to tym bardziej nam miło, bo nasza siedziba właśnie jest w Korszach. No to super, no. No to dlaczego nas nie odwiedziliście? O Jezu, no a kto mnie zaprosił? No to czyli zapraszamy. Dobra, jak będę, to wpadnę na kawkę, nie ma problemu. Trzymamy cię za słowo. Okej. Okay. Słuchaj, ona tańczy dla mnie. Od tego się tak, ona się, od tego się wszystko zaczęło. Myślałeś... Nieprawda, ale... nie. Ale wielka sława zaczęła się od tego przeboju. Tak, ja wiem, że twoja przeszłość jest zupełnie inna, zaraz o to zapytam. Ale od tego się zaczęło. Myślałeś, że to będzie taki boom, że ten utwór przyniesie ci taką sławę, taką popularność? No bym był skłamał chyba, żebym powiedział, że myślał. Tak, wiedziałem, że tak będzie. No skąd? Nie miałem zielonego pojęcia. To, co spotkało mnie jako osobę, jako nasz zespół, czyli Weekend, to tak naprawdę tego sobie nawet nie można było wymarzyć. Tego sobie nie można było wyśnić, bo to po... wielokroć, że tak powiem, przybiło najśmielsze marzenie, oczekiwania, czego można, jak może to wszystko wyglądać, jak może smakować ta cała sława, czym jest, jak to wygląda w życiu codziennym i zawodowym. No, no laurkę życie nam wystawiło przeogromną, przynajmniej dla mnie, no bo ja jestem kompozytorem i tekściarzem i tak naprawdę ja napisałem większość utworów dla naszego zespołu, no prawie wszystkie tak naprawdę. I cóż, no to jest taka laurka, która daje życie i zawsze powtarzam, że marzyłem o tym, bo nigdy nie mówię. Słyszałem też takie opinie, jak niektórzy gdzieś tam koledzy z branży, niekoniecznie nawet disco polo, tak trochę przypadkiem, że robi to, co robi, czy coś takiego, że w ich przypadku tak było. No ja tutaj mówię z odpowiedzialnością, zawsze chciałem, żeby tak było, jak jest. Zawsze chciałem, nie wiem, liznąć tej sławy, zawsze chciałem grać dla ogromnej rzeszy ludzi, no i to się w życiu ziściło. No czy mogłem przypuszczać, że tak będzie? No nie mogłem. Ja sobie, no, oczywiście pisząc piosenki, każdy chce, no każdy, kto pisze piosenki, chce, żeby te piosenki gdzieś zaistniały, żeby ktoś je zauważył, żeby były fajne, żeby ludzie chcieli je grać, ale w przypadku Ona tańczy dla mnie, to wiemy, co się stało, no, brak słów. No właśnie, wielki boom. Powiedz mi, gdzie tak naprawdę dopadła cię ta sława? No bo na pewno dochodziło do ciebie, słuchaj, tyle milionów, tyle odsłon. Kiedy ta sława tak naprawdę cię dopadła i kiedy zorientowałeś się, że jesteś mega taki sława, mega no, sławny? Tak naprawdę, no to chyba po Sylwestrze, no chociaż ludzie już nas rozpoznawali, mnie przynajmniej, bo zawsze gdzieś tą moją gębę widać.
rozpoznawali mnie jakoś jesienią, ale tak naprawdę taki zastrzyk mega popularności to był Sylwester z Telewizją Polsat wtedy w Warszawie na Placu Niepodległości, Konstytucji, tak? Żeśmy grali przed 100-tysięczną publicznością tam na miejscu, no i wiele milionów ludzi oglądało nas w telewizorach na kilku różnych stacjach telewizyjnych jednocześnie, także wtedy naprawdę poczułem się tak niesamowicie, zdałem sobie sprawę, jak to wygląda. No a tak naprawdę z innej beczki może, że ta sława, nie wyobrażałem sobie, że tak może wyglądać, że można pojechać nad morze i zablokować na przykład, nie wiem, dojście do mola, że trzeba tam spędzić 1,5 godziny, bo każdy cię zaczepia, że ktoś będzie za tobą chodził w galerii i robił ci zdjęcia, albo ci nagrywał, jak ty stawiasz kroki. No to właśnie, tak, jak się znajdujesz? No to wiesz co, no z tym się wszystkim... A to nie jest męczące? Z tym wszystkim się trzeba było zmierzyć. No, pewnie jest, no to powiem, że nie jest. No, w pewien sposób tak, ale jeżeli całe życie tego chciałem, no to w końcu do kogo powinien mieć pretensje albo za co komu dziękować. No po prostu tak się stało. To, o czym marzyłem, te całe marzenia się pospełniały. No i dopadło to w końcu. Ta sława spadła na ciebie tak raptownie. No tak, bo... No właśnie, przywróciła ci życie do góry nogami? W tym momencie tak, no bo najbardziej to chyba czasowo, no bo to tak... No, gramy od kilkunastu lat. Zawsze stawialiśmy te pierwsze kroczki, gdzieś zagraliśmy w bardziej prestiżowym miejscu, czy dla bardziej prestiżowej publiczności, no to wszystko tak cieszyło i sobie, żeśmy byli w tym naszym nurcie muzycznym jako zespół Weekend, no myślę, że znani i popularni, a po roku 2012, gdzie Ona Tańczy dla mnie zabrzmiała, no to nawet ktoś, kto nie słuchał kompletnie tego nurtu muzycznego, no wiedział, kim jesteśmy i to był takim szokiem, to było takim tym ogromnym boom, no i wtedy właśnie to, no... Przytoczę tutaj fajny przykład, bo graliśmy w dyskotece wielokrotnie, pewnej dyskotece, a po piosence Ona Tańczy, gdy pojechaliśmy tam na koncert, to wyobraźcie sobie, że na przykład kasy biletowe były otwierane o godzinie już 19, gdzie w życiu tego nie praktykowano, tylko że dlatego, że spodziewano się po prostu ogromnej rzeszy ludzi i ochroniarz taki, zresztą mój kolega, który mi opowiadał, że zaczepiał dziewczyny, mówi, no ale to co się dzisiaj zmieniło? Przecież Weekend tutaj gra chyba dzisiaj po raz piąty. Co się zmieniło teraz? No dlaczego tak tłumnie tutaj przybywacie? No ale teraz to nie to samo. No i tak właśnie to wygląda w naszym przypadku. No przecież graliśmy cały czas, mieliśmy swoich fanów i gdzieś tam ludzi, którzy nas słuchali, a po Ona Tańczy dla mnie, no to każdy, kto nawet nie słuchał, to wiedział, kim jesteśmy i właśnie wtedy to się słabo objawiła. Ludzie poklepywali po plecach, nawet przyznawali się do tego, to nie nasza bajka, ale ten numer jest fajny, bardzo ci gratuluję. No i to było takie nagminne, to było przepiękne, no fajne chwile. A powiedz mi, jak tą sławę znosi twoja rodzina? Bo to ogromny ciężar. Ciężar w pewien sposób, tak. No, gdzieś tam mam gości pod bramą, się zdarza, że ludzie sobie zdjęcia robią po prostu z bramą od mojej posiadłości gdzieś. No, zdarzało mi się, że gdzieś tam, no wielokrotnie, no może tutaj nie będę nawet zachęcał, bo nie chcę robić jakiejś reklamy, żeby tak się działo. Nie robimy zdjęć. Spokojnie, nic nie szkodzi, że ktoś coś zrobi, to przecież to nic się nie dzieje. Nie mam psychofanów, z tego jestem ogromnie dumny, bo zawsze przyjeżdżają ludzie jacyś kulturalni, wszyscy w porządku się zachowują. I cóż, no wiesz co, no nie wiem, no rodzina znosi to tak, że no jest to, nie wiem jak to wytłumaczyć, bo to tak naprawdę brakuje słów w języku polskim, żeby no, to określić. No musieli się do tego przyzwyczaić tak jak i ja, no bo jakie mielibyście, co mieli zrobić? Chciałabym ciebie zapytać, w czym jest fenomen tej piosenki? Nie mam pojęcia. Nikt tego nie wie. Krzesimir Dębski, wszyscy się nad tym zastanawiali i tak naprawdę nikt mądrego wywodu, każdy na swój sposób tutaj gdzieś tam wróżył sukces temu utworowi. Jedni, że to został saksofon użyty, jedni, że to jest proste, melodyjne, a ja mówię po prostu, że to jest takie moje prywatne zdanie, że to jest melodyjny utwór, ale ja pisałem tę piosenkę w bardzo szczęśliwym okresie swojego życia. Naprawdę miałem takie same fajne, takie mega dni i myślę, że to wszystko jest w tym utworze zawarte. Ta cała energia w tym utworze po prostu jest i dlatego tak to ludzie odebrali. Miałem taki szczęśliwy, przeogromny okres. Ja zrobiłem kilka piosenek, jedna po drugiej i za każdą chwilę z tobą, Męską rzeczywistość, Ona Tańczy dla mnie i wszystkie były fajne. Wszystkie naprawdę gdzieś tam miały bardzo szeroki odbiór. No, Ona Tańczy dla mnie wiadomo jak wielki, ale to był taki okres i może to jest właśnie wytłumaczeniem, dlaczego tak jest. Druga strona medalu, bo to jest polskie, bo to jest nasze. To jest nowocześnie zaaranżowane, myślę, że z nutą i w dobie tego, co się wokół nas dzieje, tak jak produkcje brzmią na świecie, no to nie jest zupełnie inaczej, ale jest zaśpiewane po polsku, po prostu tak z takim genem polskości. No i
przynajmniej w naszym kraju odniosło to ogromny sukces, a z tego co wiem, to i za granicą też, bo dostaję dużo różnych filmików naprawdę, które mnie ogromnie cieszą, no, że tak się w ogóle dzieje. No jeżeli my słuchamy na przykład Michela Tello, zawsze podpieram się tym przykładem Brazylijczyka, tak, bo chłop pochodzi z Brazylii, który wyśpiewał piosenkę Nosa Nosa, no to też chyba wszędzie było grane i na przykład Polacy lubią tego słuchać. Tak samo się zadziało z piosenką Ona tańczy dla mnie, że po prostu gdzieś tam na zachodzie DJ ją po prostu grali. Powiedz mi, dlaczego ludzie w Polsce na przykład nie przyznają się do tego? Nie ma czegoś takiego. Żyje, ale wiesz, szczerze, to naprawdę dziennikarze tym zwrotem żyją, bo jak gadam z ludźmi, to ja cały czas powtarzam, że dożyłem się czasu, gdzie ta diskopolofobia po prostu już nie istnieje. I zawsze chyba na potrzeby, nie wiem, wywiadu dziennikarze takie pytanie mi zadają, bo tak naprawdę to jest, tego już nie ma. No, muzyka disco polo doczekała się czasów, już nie mówię medialności, no bo mamy ją na każdym kanale. Gramy największe koncerty na stadionach, gdzie gra Beyoncé, gdzie gra Madonna, gdzie gra, wyjdzie Krawczyk, wyjdzie zespół Weekend i nic się nie dzieje naprawdę. Chyba największe sceny zwidzimy, jakie tylko można, już chyba bardziej nie można zagrać większych koncertów. I nic się takiego nie dzieje. No, nikt... Myślisz, że to mit? Pewnie, że to jest mit. W tej chwili to jest legenda, mit. No może nawet nie mit, bo kiedyś tak było. Ja oczywiście jestem tego żywym dowodem, bo ja zaczynam przygodę w roku 2097, w ogóle siódmym, ale w 2001 czy 2000 zrobiłem pierwszy klip i wiem, co to znaczyło, bo w ogóle powiedzieć, że wykonuję muzykę disco polo, gdzie tam ironia z twarzy nie, i jakoś ironiczny uśmiech nie znikał. I tak było. No ja przeżyłem te chude lata dla tej muzyki, przynajmniej medialnie, tak? A teraz żyję w takich latach, że muzyka disco polo jest normalną muzyką, każda inna i ma swoje miejsce gdzieś tam na tej półeczce różnych, że tak powiem, godników muzycznych i nikogo to nie dziwi. Ktoś słucha, to słucha, ktoś nie słucha, to nie i tyle. Słuchaj, powiedz mi, jesteś szczęśliwy? A mega. Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Mega, naprawdę ja w życiu mam wszystko, co chyba facet mógłby mieć. Tak? Mam, posadziłem dwa dęby, mam dwóch synów, mam wspaniałą żonę, mam idealnie pokładaną rodzinę, dlatego też może tyle fajnych rzeczy mi się w życiu przytrafiło. I gdzieś tam fajne emocje mi towarzyszą, bo jestem po prostu pokładanym facetem, myślę, że już dorosłym, naprawdę mentalnie, bo nie chodzi o wiek. Można mieć 60 lat i być głupkiem, można mieć lat 30 i mieć pokładane w głowie. Robi to, co chce, robi to, co zawsze chciałem. I to jest coś pięknego, bo jeżeli człowiek robi w życiu to, co kocha i to, co chce robić i jeszcze z tego żyje, no to co może być wspanialszego? Dużo gracie koncertów? Dużo, dużo, dużo. A jakie plany na przyszłość? No, chcę to robić jak najdłużej, chcę się tym cieszyć, chcę się tym bawić. A płyta? O Jezu, płyty, no to tak wyglądają płyty, to są bardziej single. Jestem na takim etapie, że nie mam w ogóle ciśnienia na jakąś nową płytę. Sobie ludzie chodzą, ale spokojnie, nic to nam nie przeszkadza, przecież nas słychać. Ja mam ciśnienie na płytę, jak robię po prostu singiel, jakąś fajną muzykę, utwór, który wydaje mi się, że będzie fajny, to robię po prostu do tego klipi i gdzieś tam hej, niech to surfuje po sieci, niech to grają telewizję, puszczają. Słuchaj, jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, czego mogę ci życzyć? Zdrówka, no to chyba najważniejsze, no całą resztę sobie zapracuję, nic od życia nie oczekuję, po prostu lubię pracować i lubię robić to, co robię. To ja ci życzę zdrowia, sukcesów i dobrego występu tu w Barcianach. I dziękuję. To będzie mega, jak ma być. I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Moja dziewczyna patrzy często w oczy mnie. I nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Ja tu kocham, tylko moje serce leje, gdy mnie całuje. Oddałbym nie jedno. Jej ramiona ukojenie dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmienił. I teraz wy, bo jej i ja uwielbiam ją, ona tu nie jest, pięknie i tańczy na mnie, bo to nie to wiem, nie ma mnie ją, nie słowa na mnie. Nie no, nie ściemniałeś, mówił prawdę, naprawdę można śpiewać. Słuchaj, a może zrobimy to w oryginale, chcecie? Na pewno? To powiedzcie, kto będzie głośniejszy, dziewczęta czy chłopacy, co? Kto będzie głośniejszy? To teraz macie okazję do głodu mówić. Ja chcę was usłyszeć. Kto będzie najgłośniej śpiewał? Dobra, muzykę proszę. Do góry! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tak.
Witam Was, jak do siebie służy, bo dobry. Jeszcze raz. Śpiewa ze mną. Moja dziewczyna patrzy często oczyma. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego wacha, nic się nie zmieniło. Teraz my, same siły. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że wolę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest. Teraz wy i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że wolę ją i w sercu schowam na dnie. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach. Patronat honorowy nad imprezą objął Ryszard Kozyra, wójt gminy Barciany, zaś patronat medialny Telewizja Mazurska i Głos Barcian.